Uwaga, miłośnicy jedzenia! Rozlatują wam się kanapki, a przekąski uciekają? Na widok tych wszystkich sytuacji zanudźcie sobie, ale to już było. Cześć, przyniosłam kolę. Czy coś jest nie tak? Nie! Upsi! Tak. Czekaj! Tylko włożę strój ochronny. Gogle? Są. Maska do oddychania? Jest. Czy to konieczne? Owszem, jest. Nie wiem, czego tak się boisz. To zwykła kola. Z drugiej strony... To za chwilę wybuchnie! Kryć się! Da się jakoś zakręcić butelkę? Prawie jak wodospad Coca-Coli. Nie zalałaś mieszkania? Wiedziałam, że parasolka się przyda. Nalejesz mi? Wystarczy, dzięki. Nie ma to jak schłodzona kola. Prawda? Zdarza wam się śnić o kimś, kogo kochacie? A raczej o czymś? Spójrzcie na ten rozpuszczony ser i ten lśniący sos pomidorowy. Pierwszy kawałek jest najlepszy. Ktoś tu jest głodny. W końcu zatopię w niej zęby. Chodź do mamy. Ciasto cienkie jak papier. Jeden z moich snów o włoskiej kuchni. Ale mi się dobrze spało. Zjadłabym coś na śniadanie. Zamówię coś zamiast gotować. Co za piękny widok z rana. O, szybko przyszło. Tak? Dziękuję panu. Ale to będzie dobre. Czy jest coś lepszego od pizzy w łóżku? To jak spełnienie marzeń. Zaczynajmy imprezkę. Co? Nie była taka mała w menu. Nie doczytałam czegoś. Wygląda jak jeden kawałek. Jestem zbyt głodna, żeby zamawiać drugą. Ta malutka pizzerynka musi wystarczyć. Cały dzień marzyłem o łóżku. Ciekawe, czy są jakieś lody. Trochę zgłodniałem. Nie, dopiero się położyłem. Ty też idź spać, uparty żołądku. Czemu tak się dzieje każdej nocy? Małe co nieco nie zaszkodzi. Tylko żeby nie obudzić mamy. Śpi już? Podaj mi berło, wieśniaku. Tak, na pewno śpi. Tylko cicho jak mysz pod miotłą. Ach. Durna podłoga. Cichaczem sprawdzamy lodówkę. Co my tu mamy ciekawego? Tylko cicho, tylko cicho. Jeden kroczek i jestem w domu. Na pewno zostały jakieś dobre płatki. Powoli. Ostrożnie. Uff. Ale to mleko śliskie. Było blisko. Czy to kropla? Tylko nie kropla. Mam przechlapane. Kevin! Mleko! To koniec. Mama wstała. Może uśnie z powrotem? Ten lizak jest obłędny. Nie ma to jak owocowy cukier. Hej, Kevin! Skąd wziąłeś takiego lizaka? Chcesz jednego? Chyba mi trochę zostało. Wybierz sobie. Ten wygląda smacznie.
Dzięki, Kev. Co to robisz? Tylko barbarzyńca gryzie lizaki. Oj, przykleił się do zęba. Zobaczmy, no. Chyba niedobrze, co? Nie najlepiej to wygląda. Przygotuję sobie telefon na wszelki wypadek. Co za dziwak. Mogłabym coś zjeść. Zostało tu coś jeszcze? Ej, serio? Zgrabnie sięgnę po ciastko. Co to za paskudztwo? Kurz nikomu nie zaszkodził. I to jest właśnie to. Ej, co jest z tobą? No co, głodna jestem. Myślałam, że to normalne. Chodź, chodź, ty mój pączuszku. Usiądź sobie. Obiady u babci zawsze są najlepsze. Mam nadzieję, że jesteś głodny. Zrobiłam to tylko dla ciebie. Świetnie wygląda. Jesteś nieoceniona. Sztućce tylko mnie spowalniają. Połknę wszystko od razu. O, mój wnusio jest taki silny. Szkoda, że kości są niejadalne. Chyba się najadłem, babciu. Puf, na pewno jeszcze coś zjesz. Ale ty mnie rozpieszczasz. Frytki i nuggetsy? Oczywiście. Ten burger jest monstrualny. To najlepszy dzień w moim życiu. Jedz ile tylko chcesz, pączuszku. Rośnij duży i zdrowy. To było świetne, babciu. Ale naprawdę się najadłem. Jeszcze więcej? Nie zjesz deserku? Wyglądają naprawdę smacznie. Jesteś najlepsza, babciu. Postaram się zjeść wszystkie. Ej, naprawdę dobry. Słodkości dla mojego pączuszka. Prawie skończyłem. Niebieski jest najlepszy. A został jeszcze jeden. Lepiej wyjdę, bo zaraz pęknę. Kevin! Czekaj! Przerwa! Co dobrego do jedzenia? Mama daje mi same pyszności. Trochę zdrowiej niż oczekiwałam. Cześć, nudny selerze. Sofia ma coś znacznie lepszego. Mega konkretna kanapeczka. Czy coś się stało? Chcesz gryza? Tylko małego, okej? Znacznie lepiej. Ale to jest dobre. Ale miał być mały gryz. Zostawiłaś mi coś w ogóle? Od razu mi lepiej. Proszę. Prawie nic nie zostało. Już więcej się nie podzielę. Jesteś na mnie zła? Proszę. Lepsze to niż nic. Czyżby ten filmik wzbudził w was wilczy apetyt? Może już czas pobiec do kuchni i coś zjeść? Zanim to zrobicie, wyślijcie ten filmik znajomym i sprawdźcie, czy też pokiwają głową ze zrozumieniem. Widzieliście już te filmiki? Subskrybujcie nasz kanał i bądźcie na bieżąco!